Damian Michalowski zaliczył wpadkiem w Dzień Dobry Krupińska musiała ratować sytuację, co ty gadasz? Programy śniadaniowe to specyficzne twory, które na przestrzeni lat wypracowali sobie dość sprawne metody funkcjonowania. Te jednak nie uchronili samych prowadzących, którzy niemal regularnie zaliczają na antenie kolejne wpadki. Przekorny los nie oszczędził nawet Damiana Michalowskiego, który w czwartkowym wydaniu Dzień Dobry TVN gospodarzył u boku Pauliny Krupińskiej. Prezenterska para gościła tam wtedy zespół FL, z którym porozmawiać miała tuż po przerwie reklamowej. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Chwila poświęcona muzykom nie obyła się jednak bez gafy, jaka popełnił wielce ucieszony wtedy Damian Michalowski. Prezenter podczas zapowiedzi siedzących na kanapie gości nie rozpoznał dość istotnego członka zespołu. Czym wprawił wszystkich w niemałe zdumienie. I potwierdzamy informację, wygryzli Piotra Kupicha, powiedział Damian Michalowski w dniu 44 urodzin wygryzionego muzyka. Szybka reakcja wykazała się Paulina Krupińska, która na oczach całej Polski postawiła kolegę do pionu. Co ty gadasz? Jest, odparła Paulina Krupińska. Nie, jest. Kurczę, nie poznałem. Okulary za lozyl, popatrz no, taki szlowiek, ratował się prezenter. Scenka ta rozbawiła jednak samego Piotra, którego koledzy i prezenterzy zaskoczyli wspominkowym filmikiem urodzinowym. Niewykluczone jednak, że był to nerwowy śmiech, którym muzyk zatuszował całe zdarzenie. A wy co myślicie o wpadce Michalowskiego? Wyszedł z twarza.